Cześć. Myślałam, że nie żyjesz. Nie ty jedna. Przez jakiś czas sam tak myślałem. Nie do końca wam wyszedł ten skok, co? Słyszałaś o skoku? Czyli musiałaś rozmawiać z Evelyn? Nie musiałam. Całe miasto o tym słyszało. Szukam Evelyn. Nie mam ochoty o niej gadać. Wiesz, gdzie jest? Powiedziałam ci. Nie mam ochoty rozmawiać na ten temat. Nie mam innych tropów poza tobą, Judy. Ja muszę ją znaleźć. Wiem, że możesz mi pomóc. Kto powiedział, że chce ci pomóc? Spotkajmy się, okej? Jesteś teraz w klubie Mox? Co? Nie zapominam twarzy. Teraz mamy zamknięcie. Szukam Evelyn Parker. Nie wiesz, gdzie może być? Bywała tu, ale od jakiegoś czasu jej nie widuję. Chcę pogadać z Judy. Jest u siebie? Mhm. Schodami na dół. Dam znać Judy, że idziesz. Tylko bez krzywych akcji, tak? Powiedz jeszcze raz, co chcesz, żebyś mi mówił? Znowu robię scenę. Dokąd? Tutaj nie ma nic ciekawego. Ani spokojnie. Podsyła mi tu każdej słaniającej się dziwki. Co ja mam z nimi robić? Zresztą zajmij się swoim gościem. Suzy, nie skończyłyśmy rozmawiać. Skończyłyśmy. Nie poddajesz się łatwo, co? Nie mamy o czym gadać. Wydawało mi się, że dałam to do zrozumienia. Ta Suzy wygląda na kogoś, kto wie, czego chce. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby rozmawiać o hierarchii w Moxach. O co wam poszło? W tym pieprzonym mieście każdy żyje we własnej bańce. Albo sobie radzisz, albo staczasz się w bagno, z którego nie ma już powrotu. Przypominają mi się dyskusje nomadów. U nich też sporo się mówi o wspólnotowości. Rodzina versus reszta świata. To nie są łatwe tematy. A co, ty przyszedłeś tu, żeby toczyć debaty światopoglądowe? Szukam Evelyn. Gdzie ją znajdę? To dla mnie bardzo ważne. Na co? Chcesz na nią zwalić winę za zjebany skok? Chcę ją zapytać, dla kogo pracowała. I to wszystko? To wszystko. Jeżeli się martwisz, że coś jej grozi z mojej strony, to niepotrzebnie. Okej. Evelyn jest lalką. Pracowała kiedyś w chmurach. Na moim biurku leży papierośnica z adresem. Jak spotkasz Evelyn, to jej oddaj. Mega blok. Nie za ciekawy adres. Zaczekaj. Daj mi znać, co u niej słychać, okej? Okej. Zadzwonię. Dzięki, Vi. Dziękuję. Lalka, z jakiegoś powodu wcale mnie to nie dziwi. Jesteś engramem zanikającej jaźni. Mało co powinno cię dziwić. Dobra. Jedziemy do tych chmur? Jasne.
przyznaj. Nie chodzi o żadną Evelyn, tylko cię wzięło na braindance'y Judy. Dobrze kręcą, co? Mówią na mnie Mr. Hertz. Jeżeli będziesz szukać zleceń w Pacyfice, dzwonisz do mnie. Kogoś innego, błagam. Gdzie jakiś miło cię poznać? Bardzo miło cię poznać. Jak będziesz mieć jakiś interes, to dzwonię. Wakako Okada. Pani na włościach w Westbrook. Podjedź do mnie w wolnej chwili. Mamy do rozliczenia zlecenie za Sandrę Dorset. Dobrze sobie wtedy poradziliście, ty i ten twój przyjaciel. Do zobaczenia. Słyszałem, że zrobiłeś czyli teraz, to ci pokażę. Twój orgazm to pewnie będzie jedyna rzecz, jaką tu osiągniemy. Albo dostaniesz kulkę w łeb. Koszt przewidywania. Laska od braindance'ów coś ukrywa. A budynek jest kontrolowany przez Tiger Claws. Widziałem co najmniej dwóch. To nie przypadek. Widzę, że masz doskonały nastrój. Półmartwy facet ciąga mnie po burdelach w poszukiwaniu niemożliwego. Świetnie się bawię. Tiger Claws są powiązani z Arasaką. To jest zastanawiające. Każde korpo ma w mieście swoich bandytów od grzebania tam, gdzie kołnierzyk by się pobrudził. To cię dziwi? Nie, nie to. Jeśli Evelyn próbowała zniknąć z radaru Arasaki, to wybrała dziwne miejsce. Mówiłem, to jest pojebane. Dlaczego uważasz, że Judy kłamie? Wiesz co, to się nazywa intuicja. No, czyli pierdolisz. Ty, ale zobacz, jakbyś się pieprzył z dmuchaną lalką, no to byłaby zdrada? No nie. No to czemu masz problem z lalką? Cześć. Witaj w chmurach. Wiemy, czego szukasz. Podepniesz się do terminala? Jak to działa? Funkcjami motorycznymi lalki steruje algorytm przetwarzający twój profil i doznania w czasie rzeczywistym. Chip behawioralny blokuje także pamięć krótkotrwałą lalki. Czyli nie zostanie żaden ślad po tym spotkaniu? Jeśli powiem, że tak, uznasz, że wizyta u nas nie ma sensu. Jeśli powiem, że nie, uznasz, że wizyta jest niebezpieczna. Zgaduję, że nie jest ani niebezpieczna, ani bez sensu. Dokładnie tak. I rzadko okazuje się tym, czego się spodziewasz. Teraz mnie zaciekawiłaś. Skąd wiesz, po co przyszedłem? Dom lalek zawsze wie. Znajdujemy to, co ukryte. Dostajesz to, czego potrzebujesz. Czasem dużo więcej, nigdy mniej. Szukam Evelyn Parker. Pracuje tutaj? Moment, sprawdzę. Evelyn nie jest w tej chwili dostępna. Muszę się z nią zobaczyć. Zaufaj algorytmowi. Dobierzemy lalkę, która cię zachwyci. Lalka może dowolnie zmieniać kolor włosów i oczu, więc będzie wyglądała tak, jak lubisz.
Ja chcę z nią tylko porozmawiać. Hej, nie ma co się namyślać. Lalka porozmawia z tobą o czym tylko zechcesz. Podepnij się, proszę. Niczego się nie dowiesz od tej plastikowej gęby. Jak chcesz wiedzieć, co masz w żarciu, to nie pytaj kelnera, tylko zajrzyj do kuchni. Czyli? Czyli wchodzisz jako klient. I stąpaj uważnie. Już widać, że nabrali wody w usta. Nie ściągnij na siebie podejrzeń. No dobra, zróbmy to. Spotkanie może pójść w nieoczekiwaną stronę, ale nie rezygnuj pochopnie, bo możesz stracić coś niepowtarzalnego. Jeśli uznasz, że nie jesteś gotowy na to, co się wydarzy, możesz przerwać sesję. Wybierz hasło bezpieczeństwa. Afterlife. Zapisane. Teraz chwila cierpliwości. Zczytujemy twój profil. Za chwilę zobaczysz lalki, które są z tobą kompatybilne. Dwa dopasowania. No, to ciekawe. Normalnie jest inaczej? A co to znaczy normalnie? Najwyraźniej jesteś wyjątkową osobą i masz bardzo szczególny gust. Dom sprosta i temu. Angel, czy raczej Sky? Wolę się spotkać ze Sky. Sky. Też bym ją wybrała. Wnieś opłatę i za chwilę znajdziesz się w chmurach. Proszę bardzo. Opłata zeszła z konta. Jeśli chcesz się zrelaksować, to całe piętro jest do twojej dyspozycji. Sky czeka na ciebie w kabinie 9. Możesz się odłączyć. To już wszystko? W chmurach obowiązuje zakaz posiadania broni. Złóż w depozycie wszystko, co masz. Tylko dwie dziwki się podjęły. Marnie. Spierdalaj. Dziękuję. Życzę miłego pobytu. Ja jestem Sky, a ty się nazywasz Vincent. Po prostu V. Nie lubię, kiedy obcy używają mojego imienia. Jasne. Widzę, że to będzie ciekawa rozmowa. A zatem V. Widzę, że umierasz. Skąd wiesz, że umieram? Czuję twoje przerażenie. Tego lęku nie da się pomylić z żadnym innym. Obchodzi cię to? Dlaczego? Bo słyszę wołanie o pomoc. Rozejrzyj się. To ty ukształtowałeś to miejsce. Widzę coś w głębi labiryntu luster. To projekcja twojego umysłu. Sesja psychoanalizy w burdelu? Nie chcę cię leczyć. Nie potrafię tego. Jestem tu po to, żeby spełnić twoje ukryte pragnienie. Szukam kogoś. Evelyn Parker pracowała tu. Znasz ją? Wiesz, gdzie jest? Wiem, że potrzebujesz odpowiedzi, ale nie tych, o których myślisz. Możesz mówić jaśniej? Znalezienie Evelyn Parker wcale nie jest dla ciebie najważniejsze. Czuję to, tak jak czuję twój lęk. Jedyne, co potrafisz, to mówić zagadkami. Nie mogę ci pomóc, jeśli sam nie chcesz sobie pomóc. Tanie sztuczki. Doprawdy? Możesz mi odpowiedzieć na pytanie, gdzie znajdę Evelyn Parker? Wiesz o niej cokolwiek, kiedy tu była ostatnio? Dlaczego menadżerka mówi, że Evelyn tu nie pracuje? Evelyn ma swoją historię. Wiem, że jest też częścią twojej. W końcu ją znajdziesz. Zawsze dopinasz swego. No dobrze. Powiedz mi, co jest dla mnie najważniejsze? Jest coś, o czym z nikim nie rozmawiasz. Widocznie mam powody.
Powiedz to na głos. Nie dla mnie, ale dla samego siebie. Już raz umarłem i teraz umieram po raz drugi. Nie wiem, jak to powstrzymać. Boisz się, ponieważ straciłeś z oczu cel. Kiedyś chciałeś być najlepszy. Co się stało z tym pragnieniem? Zostać legendą. Nadal tego chcę. Ale dotarło do mnie, że mogę już nie zdążyć. Teraz wystarczy mi, że zostawię po sobie jakiś ślad. Zamiast marzeń śnisz koszmary. Boisz się, że zostaniesz wymazany? Czy boisz się zostać kimś innym? Śmierć to koniec. Zniknę i nie będzie już niczego. Nawet ty nie możesz tego wiedzieć na pewno. Chociaż się już o nią otarłeś. Dobrze pamiętam, czym jest umieranie. Jeszcze nie otrząsnąłeś się z żałoby po sobie samym. To już przeszłość. Co było, to było. Oszukujesz się. Nawet jeśli to prawda, co mi więcej zostało? No i co teraz? A teraz dowiesz się, co masz zrobić. Ty mi to powiesz? Tak. Nigdy się nie wycofywałeś, więc nie cofniesz się również teraz. Dobrze wiesz, że w tym mieście można zginąć, zamawiając taksówkę. Nigdy cię to nie powstrzymywało przed działaniem. I nie powstrzyma i tym razem. Nie wiem, czy dam radę. Tyle wokół się dzieje. Wszystko podlega ciągłej zmianie. Również ty. Świat jest ciągłym stawaniem się, a ty możesz na niego wpływać. Nie oglądaj się za siebie. Jeśli musisz zabijać, to zabijaj. Jeśli musisz podpalić świat, to niech płonie. Dziękuję. Nie chcę mi się wstawać. Wszystko ma swój koniec. Afterlife. Co jest? Wywaliło mnie z sesji? Chcę porozmawiać. Porozmawiać. Właśnie użyłeś hamulca awaryjnego. Coś poszło nie tak? Powiedz mi, co wiesz o Evelyn Parker? Nic nie wiem. Tu każdy ma swoją kabinę i swoje problemy. Swój mały świat. A ty wlazłeś do mojego. I chcesz go teraz urządzać po swojemu? Nie sądzę. Musisz mi pomóc. Proszę. Chcę się tylko dowiedzieć, gdzie jest. Nic jej nie grozi z mojej strony. Słuchaj, to nie jest najstabilniejsza praca na świecie. Jednego dnia tu jesteś, drugiego cię nie ma. Nic nadzwyczajnego się tutaj ostatnio nie wydarzyło? Dobra. Słyszałam, że jej klient odwalił jakiś lewy numer. Nic więcej nie wiem. Takie rzeczy zdarzają się tutaj częściej, niż ktokolwiek chciałby przyznać. Ta twoja Evelyn miała wspólne tematy z Tomem. Godzinami chrzanili od rzeczy. Jego pytaj. Akcja z klientem? Co się stało? Doszło do jakiejś burdy. Ściągnęli ochronę, a potem wyciszyli sprawę. Nikt nie drążył tematu. Tutaj nie należy za dużo wiedzieć i za dużo słyszeć, rozumiesz? Gdzie doszło do tego wypadku? W jej kabinie. Przecież mówiłam, że była z klientem. Numer kabiny? 11. Kabina jest teraz zajęta? Nie sądzę. Chyba jest ciągle nieczynna. Muszę się dostać do tej kabiny. Po co się tam pchasz? To moja sprawa. Możesz ją otworzyć czy nie? Mogę, ale nie pokazuj się więcej w mojej. Gadaj z Tomem. Tom? Kto to jest? Lalka taka jak ja. A co myślałeś, że gwiazda filmowa? Gdzie go znajdę? Strefa VIP, kabina 2. Chyba. Dzięki. Jednak potrafisz być pomocna.
Ślady krwi. Niedużo jej. Rana raczej nie była śmiertelna. Widzisz to? Nic tu nie ma. No właśnie. A powinno być. Port, do którego podpina się lalka. Wymontowali go? Ciekawe czemu. Jednak nie klientowi puściły hamulce. Nieźle jej odwaliło. Co to mogło być? Atak cyberpsychozy? Wykluczone. Ale zastanawia mnie ten brakujący port. Może ktoś się włamał zdalnie, jakiś netrunner. Dziwne. Niezła jest. Co to znaczy, że nie mogę wejść? Jestem tu co tydzień! Nie ma pan wstępu do strefy VIP. Mam! Nie, nie ma pan. Proszę to wyjaśnić z menadżerką. Sam wyjaśnij, zakutapało. Wiesz, kim ja jestem? Jakiś problem? Ten kretyn nie rozumie, że mam prawo tam wejść. Z tego, co widzę, członkostwo VIP wygasło. Co? Proszę zachować spokój, bo będziemy musieli pana wyprowadzić. A, zawsze się znajdzie cwaniak. Co? Wracasz do siebie na górę? Zaraz, idę się najpierw odlać. Dobrze. Nowy sprzęt. Co podać? Wszystko jest. Nie ma to. Niech on lepiej mówi krótko i na temat. Dwa prania mózgu w jeden dzień to za dużo nawet dla mnie. Cześć. Chyba coś się zepsuło. Nie bardzo wiem co. Chyba nie mam twoich danych. Nie wiem co robić. Spokojnie. Nie potrzebujesz danych. Nie jestem klientem. Przyszedłem porozmawiać konkretnie z tobą, nie z lalką. Jesteś Tom, tak? Mhm. Chcę się skontaktować z Evelyn Parker. Ja też próbowałem. Nie odbiera telefonów. Dzwoniłem do niej parę razy. Nie ma jej tu? Miała wypadek. Podobno pojechała robić sobie nowy faceplate do kliniki w Osace? Nie, w Oslo. Do tego wypadku doszło, kiedy była z klientem. W jej kabinie znalazłem krew. Wiesz, takie rzeczy czasem się tu zdarzają. I nikt się tym nie przejmuje? Dostajemy nowe wszczepy, urlop na rekonwalescencję i czasem nawet rekompensatę. Ale to dziwne, że Evelyn wyjechała tak daleko. To w końcu Osaka czy Oslo? Zdecyduj się. Oslo, na pewno. Sama ci powiedziała, że wyjeżdża? Nie, po prostu nie przyszła do pracy. Nie odbierała telefonu, więc zapytałem Woodmana, co z nią. To on mi powiedział, że wyjechała. Gdzie znajdę tego Woodmana?
pewnie siedzi w swoim biurze na zapleczu. Ale klienci nie mogą tam wchodzić. Woodman. Co to za jeden? Pan Forrest. Wszyscy na niego mówią Woodman. W sumie to nie wiem dlaczego. Aha. Kim jest ten pan Forrest? Zajmuje się lalkami, znajduje talenty i rozwiązuje problemy. Jasne. Niech ten Woodman w końcu powie coś konkretnego. Lalki naprawdę mają nasrane do łów. Mnie też dobrze. Aby sprzęt kupić. Motocykl, nie motor. Motor to masz w pracy. Nie denerwuj się. Szukam jednej dziewczyny. Nie denerwuj się. Poważnie? To mocne słowo jak na kogoś, kto tu urządził jatkę. Sprawy się trochę wymknęły spod kontroli. Współpracuj, to nikt więcej nie ucierpi. Nie, nie współpracuję z terrorystami. To rozegrałeś. Zamknij się. Co teraz? Przemów do niego podprogowo. Może pozytywnie i zareaguje. Albo przetrzep mu komputer. Niezły pomysł. Boli mnie! Opchnął ją Reaperowi. Miała zepsuty chip. Może próbowali naprawić. Fingers. Reaper zaułka kurew. Brzmi świetnie. Thank you.
Muszę ci oddać broń, chociaż wolałabym nie. Ja tu tylko pracuję, ja nic nie wiem. Subtelnie to załatwiłeś. Myślisz, że ją znajdziemy u tego Fingersa? Jestem martwym gościem w głowie truposza, nie wyrocznią. Nie mam czasu na łagodną perswazję. Szanuję to. Bo sam byś pewnie spuścił atomówkę. Nie przesadzaj. Mam też inne rozwiązania. Tiger Claws ci raczej nie podziękują. Litości! Proszę, moja firma cię dojedzie! Chodzi o coś innego. Miałeś plan, próbowałeś, ale nic z tego nie wyszło. Nie wyglądasz na kogoś, kto byłby w stanie odnaleźć Hermana. Czas na wiadomości lokalne. Niepokojące doniesienia płyną z Badlandu. Kolejny strzelanin odnotowano wzdłuż jedynki 160 km.